Pani marszałek, Wysoka Izbo, wnoszę o odroczenie obrad do czasu, aż pan minister Kamiński, pan wicepremier Kaczyński przygotują informację na temat wczorajszego dnia, bo wczorajszy dzień był szczególny. To wczorajszy dzień to był dzień przeglądania się trochę w lustrze, to znaczy najpierw pan wicepremier Kaczyński przeglądał się w lustrze i zobaczył tam ewidentnie twarz naszego posła Grzegorza Brauna bez maseczki, skoro wchodząc tutaj na mównicę ją zdjął, a później Platforma Obywatelska i Lewica przeglądały się w lustrze i zobaczyły uczestników Marszu Niepodległości z 2010, 11, 12, 13, 14 i 2020. Wyszła wasza hipokryzja, kiedy zamaskowani funkcjonariusze wchodzą do tłumu, kiedy prowokują, kiedy wyciągają pałki teleskopowe, to kiedy to dotyczy Marszu Niepodległości, to oczywiście wyklaszczecie. Kiedy to dotyczy was, to oczywiście płaczecie. Dziękuję, panie i różnica pośle. Jest taka, że organizatorzy Marszu Niepodległości nigdy nie byli tak wulgarni, panie pośle. Nie robili takich rzeczy, jak organizatorzy tych waszych spędów. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję, panie pośle. Pan wniosek. Konfederacja, wolność i niepodległość.